okazji pozwolę sobie przywitać wszystkich sympatyków strażactwa, pożarnictwa w jakiejkolwiek formie, rodziny, druhów, którzy biorą udział w zawodach oraz wszystkich niezrzeszonych, a zainteresowanych rywalizacją sportową. A sędzią głównym dzisiejszych zawodów jest aspirant sztabowy Krzysztof Kowierus. Ja się, proszę Państwa, pomyliłem. To jest brygadier druh Marek Nowak, nie kapitan. Informacje dotarły do mnie z opóźnieniem, to co przepraszam oczywiście drucha. Niemniej pododdziały wkraczają na wodę wojska. Komendant Miejsko-Gminny Dróg Marek Nowak melduje jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Andrychów, gminy Depcz do rozpoczęcia zawodów sportowo-pożarniczych. Dziękuję i proszę kontynuować zgodnie z przyjętym scenariuszem. Rozkaz. Pododdział Baczność! Pododdział Sport! Pododdział Baczność! Pododdział na prawo Bacz! Począć flagowy. Do podniesienia flagi państwowej marsz! Poczet wystawiła jednostka OSP Słuchowice-Łęk. W skład poczetu sztandarowego wchodzą Góra Kamil, Ochmanek Daniel i Kudłacik Stanisław. Za chwilę nastąpi podniesienie flagi państwowej oraz odegranie hymnu państwowego. Zaproszeni goście,
drodzy strażacy, serdecznie witam na ceremonii otwarcia corocznych zawodów sportowo-pożarniczych gminy Andrychów i gminy Wieprz. Niech mi wolno będzie przywitać przybyłych do nas gości, lecz dla sprawnego przywitania proszę o jedne brawa na końcu mojego wystąpienia. Witamy serdecznie pośród nas posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, a jednocześnie prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach, drucha Filipa Kaczyńskiego. Witamy wicestarostę Wadowickiego, drucha Wojciecha Polaka. Witam zastępcę komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach, starszego brygadiera Wojciecha Grzybczyka. Witam burmistrz Andrychowa, panią Beatę Smolec. Witam przewodniczącego Rady Miejskiej, pana Macieja Kobielusa. Witam zastępcę przewodniczącego Rady Gminy Wieprz, drucha Janusza Górkiewicza. Witam radnego Rady Miejskiej Andrychów, pana Czesława Rajdę. Witam kierownika Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Andrychowie, pana Krzysztofa Wójcika. Witam starszego aspiranta Macieja Walaszka, członka zarządu klubu sportowego Beskid do spraw organizacyjno-sportowych. Witam komendantów gminnych Związku OSP RP, a zarazem głównych organizatorów dzisiejszego wydarzenia, drucha młodszego brygadiera w stanie spoczynku Marka Nowaka oraz drucha aspiranta sztabowego Krzysztofa Kobielusa. Witam wszystkich członków zarządu oddziału miejsko-gminnego, prezesów, naczelników naszych jednostek. Witam przedstawicieli lokalnych mediów i przede wszystkim witam Was, drodzy uczestnicy. Dzisiejsze zawody z pewnością przejdą do historii pod względem liczby drużyn i uczestników zawodów. Miejmy nadzieję, że dzisiejsze wydarzenie przebiegnie w dobrej aurze i atmosferze. Międzygminne zawody sportowo-pożarnicze w Andrychowie uważam za otwarte.